Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu, a właściwie w kolejnym odcinku, bo kręcimy lekkiego dubla. Bo nam ktoś się tam trochę nie włączyło. Ktoś tam nie włączył całego tutaj oprzyrządowania. Nie, że ktoś, tylko samo się nie włączyło, nie? A my tam już opisaliśmy, że tak powiem, 1/3 Duny. Właściwie wrażeń. No właśnie, zabrakło automatyzacji, więc podsumujmy Dune. Duna, fajna? Tak, fajna. Dziękuję, Michał, fajna. Ja też mówię, że fajna, dziękuję. To nie powtarzamy całego tego, co przytrafiliśmy? Nie, no możemy powiedzieć. No, tam Stilgar był wymieniony jako rola taka zacna, humorystyczna. Chani dała radę, no i Paul przede wszystkim, nie? Tak. Robale i w ogóle ten mem z oczkami to robi robotę. Kurka, nie, no cała obsada była. Jak ktoś nie widział mema, to polecam. Cała obsada była świetna. Nawet takie drobne, drugoplanowe role zupełnie, nie? Właśnie gdzieś tam ta babeczka Bene Gesserit w trakcie walki, która tam fade outę próbowała omotać. To omotała. I omotała nawet. No, tak. A tu mamy przykład, jak to się stało z Lady, znaczy właściwie jak to Lady, no dobra, to trochę inny był przypadek, no, jak ona tam z Letem, nie? Ale też miała jakby też podobnie, bo w sensie wytyczne były podobne. Tak. Więc... Nie, fajne. Ja już wspominałem w pierwszej części podcastu, który się nagrał. Właściwie nagrał się, ale nie było dźwięku. Ale wspominałem, że nie jestem wielkim fanem części pierwszej, ale dwójka, kurczę, tak odmieniła moje życie, że zacząłem czytać książkę. No, tak. Także to jest... Doceniam, a ja też dopowiem, że ja akurat jestem fanem i pierwszej, i drugiej. Ja w ogóle w pierwszej mnie urzekły niesamowicie te ornitoptery, czy ogólnie jak, one się inaczej tu nazywają, bo one się w książce chyba ornitopterami nazywają. A w filmie jakaś była inna nazwa. Nawet nie pamiętam, jak to było nazwane. Ale tak cały design. Zaleciało, no, ale po cały prostu... design jest naprawdę fajny. I polecam też making ofy z tego, bo tam jest w ogóle te zabiegi, jakie oni porobili, te modyfikacje helikopterów na przykład. Nie? Tak, żeby to faktycznie latali takimi maszynami nad piaskiem, tylko że bez skrzydełek, a z tym normalne takie nasze śmigłowce, nie? I później to w postprodukcji poprzerabiali. Ale właśnie... I w ogóle dużo się na tych makietach działo. Tak. To nie oglądałem tych making-offów, ale oglądałem właśnie making-offy od 3 sezonów Mandaloriana i tam też może zmienić trochę postrzeganie na ten serial, bo to, ile pracy zostało włożone, to widać też w tych making-offach, więc... No, może dlatego to tak dobrze wygląda, jedno i drugie, nie? Pewnie tak, pewnie tak. Z sercem. Pewnie tak. Dobra, no ale tak, to rzeczy teraz ciekawsze. Nam się nagrywa, to już można przejść do tego, do tego tematu. I clue tego odcinka. Dzisiaj się tu spotykamy, żeby sobie rozważyć taki przypadek użycia, albo w ogóle cały taki... Przypadek użycia to jest za wąskie sformułowanie, że po prostu całe klasę systemów. Tak, klasę systemów do monitorowania czegoś lub kogoś. I na pytanie, kogo lub co możemy modyfikować, monitorować, modyfikować to niekoniecznie. No to, wkrótce. To pewnie wiele rzeczy lub istot żywych. Bo można sobie wyobrazić system, gdzie na przykład, który będzie stosowany w rolnictwie i na przykład będzie służył monitorowaniu jakiegoś tam żywego inwentarza, który sobie biega po pastwiskach albo coś tam gdzieś tam innego robi. No i na przykład taki rolnik nowoczesny chciałby znać parametry swojego stada, dajmy na to. Nie? Po pierwsze wiedzieć, gdzie to stado jest, a po drugie znać parametry takich poszczególnych żyjątek w tym stadzie. Tu już abstrahujemy, niech to żyjątko będzie jakąś abstrakcją. Bo możemy mierzyć mu jakieś tam parametry życiowe i parametry jakieś ruchowe i tego typu rzeczy. No wszystko, co jesteśmy w stanie, powiedzmy, co mamy potrzebę zmierzyć i jesteśmy w stanie upchnąć w jakieś realia techniczne, podpiąć jakieś takie cacko. Tutaj mamy kilka przykładów urządzeń. Później je pokażemy, może bliżej i coś tam ze dwa słowa powiemy o każdym, do czego to służy. Oprócz takiego monitorowania tegoż inwentarza, innym na przykład zastosowaniem mogłoby być zbieranie wszelkiej maści danych z jakichś tam urządzeń. I wyobraźmy sobie na przykład system do mierzenia parametrów środowiska, jakichś tam danych pogodowych czy czegoś w ten deseń. Na przykład, nie wiem, mamy czujniki
zbierające informacje o zanieczyszczeniu powietrza, nie? Te takie mierniki cząstek stałych. No to możemy mieć siatkę ich rozłożonych gdzieś tam. Możemy mieć do tego jakieś inne czujniki, nie wiem, mierzące siłę wiatru. Mhm. Czyli generalnie skomponowawszy ileś takich tam w całym systemie, różnych potencjalnie urządzeń, spiętych ładnie w całą taką sieć, możemy sobie zbudować system, który nam zbiera to akurat, co potrzebujemy, po to, żeby to później łatwo przetworzyć. No i nasz właściwy przypadek, właśnie, na którego czym, na dzisiaj czym my się tutaj na chcieliśmy czym my się skupić, to byłaby taka hipotetyczna fabryka albo jakiś taki zakład. Miejsce pracy. Miejsce pracy, jakiś tam zakład produkcyjny czegoś, gdzie zależy nam na tym, żeby nasi pracownicy jak najbardziej bezpiecznie mogli się po tym poruszać, bo takie fabryki często mają wyznaczone jakieś tory. My zresztą wspominaliśmy o tym w tym odcinku, gdzie Jacka gościliśmy, że takie skomplikowane zakłady produkcyjne, które mają jakieś taśmy produkcyjne czy jakieś tory produkcyjne, mają też specjalne tory przeznaczone dla pracowników, po których jest wskazane się poruszać, a poza nimi nie jest wskazane, bo można zebrać w dyńkę albo gorzej czymś tak ciężkim. No i generalnie zależałoby nam na tym, żeby na przykład no, nie po to monitorować tego pracownika, żeby mu zechcieć obciąć 5 minut z dniówki, bo akurat przesiedział te 5 minut, a my wiemy, że przesiedział, bo nasze czujniki wiadomo są sprytne, tylko po to, żeby on jak najbezpieczniej mógł się tam poruszać i na przykład kiedy coś jednak mu się stało, tak, że jednak się nie rusza na przykład, nie wiem, przez 5 minut, czy nawet przez mniej niż 5 minut, nie? Ale po prostu jesteśmy w stanie z jego charakterystyki tego ruchu wywnioskować gdzieś tam jakimś algorytmem pewnie AI-owym, co nie? że coś może być nie tak, to od razu podnosimy alarm i lecimy człowieka ratować, nie? Więc tutaj najbardziej ja widzę zastosowanie w takich względach ludzkich, po prostu w kwestii bezpieczeństwa. No tak, no to wiadomo, można to rozszerzyć pewnie na jakieś takie kwestie, jak wspomniałeś, wydajnościowe i pewnie część zastosowań tutaj też się znajdzie. Ale no te rzeczy to już pewnie zwykle rozwiązuje się w takich fabrykach sposobami takimi istniejącymi, badając gdzieś tam wydajność pracownika poprzez ilość wykonanych elementów, tak, ilość zeskanowanych towarów, tego typu rzeczy. Więc jakby tutaj beacony i tego typu systemy to może nie do końca aż tak się sprawdzą, bo jakby rozwiązania odnośnie wydajności pracownika no są już dostępne od dawna. I tutaj raczej są całe wiele procesy nowego w ogóle na to. Tak, są całe procesy. I to się da robić, no te fabryki jednak działają. Nie jest tak, że tam ludzie tak nie pracują, idą udawać, że pracują, więc nie ma z tym problemu, nie? I tutaj chodzi o to, żeby jakoś poprawić bezpieczeństwo, nie? Żeby ograniczyć ilość wypadków. I tak są na przykład, to o tym sam słyszałem, czy nawet, nie wiem, na szkoleniu w jednej takiej firmie, która miała taki dział obok, taka tutaj z naszego, powiedzmy, otoczenia niedaleko. Chyba nam też wspominano, że tam też jest prowadzony taki ranking jakby wypadków, nie? I że no, dąży się do tego, żeby ich nie było. No tak, tak. Więc tam jakieś tam liczba dni bez wypadków. Tak, odlicza się takie metryki, nie? Więc to o to tutaj chodzi, a nie o to, żeby zniechęcić pracownika, no bo jak będziemy proponować ludziom noszenie takiego czy innego cacka po to, żeby im tam dokuczać, no to nie będą chcieli pracować w takiej fabryce. Prosta sprawa, nie? No właśnie, ale jak do takiego systemu się zabrać? Czyli co, teraz każdemu pracownikom nosić ze sobą, no nie mówię laptopy, bo mogą też nosić telefony, to ale też, może jest tak, coś prostszego. Zależy od przypadku, czyli nasza ulubiona odpowiedź, to zależy. To zależy, bo na przykład jeżeli, ale powiem od czego. Tak, jeżeli już mają jakieś urządzenia, z których my możemy te dane zbierać, no to nie ma problemu. Jak to się na przykład dzieje często, że gdzieś po jakichś takich powierzchniach magazynowych ludzie pomykają z jakimiś tabletami, czy tam jakimiś tam, no jakąś formą urządzenia czegoś, mobilnego, tak. które ma jakieś tam funkcje, to jeżeli możemy podpiąć się pod to, wykorzystać te dane z tego, nie ma problemu. Mhm. Nie? Na przykład do mierzenia właśnie tego przemieszczania się czy coś w ten deseń.
czy ogólnie aktywności jako takiej, nie? A jeżeli nie mamy, no to tu na stole mamy takie białe cacko. Jakbyś był uprzejmy sięgnąć i pokazać do kamery. Coś takiego. Coś takiego. Małe, bardzo to, zgrabne. To się co to Michał jest? Co to jest? Takie małe, białe coś. Fajne takie. To mądrzy ludzie nazywają to beaconem. I to jest takie urządzenie, które potrafi wysyłać różnej maści sygnały, zależnie od tego, w co jest wyposażone. Mhm. Czyli na przykład, jeżeli nas interesuje mierzenie na przykład parametrów ruchu, no to pewnie to urządzenie ma, będzie miało w sobie jakiś tam akcelerator, czy tam akceleromierz bardziej. Czujnik położenia, czujnik przyspieszenia, być może jakiś tam czujnik grawitacji, jakiś czujnik ciśnienia, jakieś coś. Generalnie to, na czym nam zależy, żeby zmierzyć w kwestii tego bezpieczeństwa naszego pracownika, czyli nie wiem, jeżeli by pracował w jakimś środowisku niebezpiecznym, to może jakieś czujniki mierzące poziom tego niebezpieczeństwa, nie? Jakiś, nie wiem... promieniowania. Promieniowania, bo czegoś gorszego. Nie wiem, co tam. Promieniowanie temporalne jest najgorsze. No to w Lokim się z tym mierzyli strasznie. No a to chyba to postarza po tego, prostu. Tego chyba tym nie zmierzysz jeszcze. Tego tym nie zmierzymy, ale to czekamy na update'y gdzieś na przyszłości i pewnie jakoś to będzie, nie? Czyli generalnie mamy jakiś po prostu zestaw danych, który ten czujnik nam zwraca i w naszym przypadku niech to będą dane związane w tym naszym przykładzie z poruszaniem się. Mhm. Po tym całym naszym gradełku. Przy czym jeszcze nawet te czujniki są na tyle sprytne, że nie tylko potrafią powiedzieć, że na przykład są lub nie są w ruchu, czyli tam mierzą przyspieszenie, czy zmiany tego przyspieszenia, czyli potrafią też taki bezruch wykryć, ale jeszcze potrafią na przykład na podstawie siły sygnału, która dociera z kolei do ich kolegów, a tutaj mamy przykłady takich kolegów, to jest właśnie coś takiego w miarę proste urządzenie. Bardzo proste. Każdy może sobie to zrobić w garażu. Jakoś tak. To jest troszkę trudniejsze, ale to w takich... Skomplikowany kolega tego urządzenia. W większych garażach można zrobić ten pierwszy. To jest mikrokontroler ESP32. Mhm. Na takiej już dedykowanej płytce całe to cacko można oprogramować dość w sprytny sposób i ono jest dość już mocnym narzędziem do tego, żeby można było te sygnały z niego zebrać i przetworzyć. Właściwie tego typu klocuszki, bo to czerwone, to jest taka mniejsza wersja malinki, popularnie zwanej, a tu mamy większą Raspberry. Wersję malinki, Raspberry Pi to się nazywa. To już jest taki komputerek ciutkę mocniejszy. Obydwa są ciutkę mocniejsze od tego ESP. No ale to... Już trudniej zrobić w garażu. Już trudniej, już, tak. Już młotek i kombinerki nie wystarczą. Jeszcze trzeba przecinak i tam... I paczkę gwoździ. No i przydałby się taki fajny takie urządzenie do zrealizowania procesu czochralskiego, czyli ciągnięcia monokryształu krzemu. Generalnie, no tak, to tam też dobrze można jest pewnie pożyczyć w Castoramie. Nie tego, wiem, czy pożyczają. Tego typu narzędzia. Ewentualnie u nich wyciągnąć monokryształ. Ale koniecznie procesem czochralskiego. Ale na pewno można kupić takie urządzenia, to są dość tanie. Zdecydowanie lepiej je kupić niż samemu z monokryształów. Dość tanie rzeczy. Je tam asemblować. I co chyba ważniejszą zaletą, zwłaszcza takich beaconów, o których tu mówimy do mierzenia różnych rzeczy, jest ich bardzo niskie zapotrzebowanie na energię. Tak, 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 o właśnie. To jest zasilanie. Jakby też kluczowe, bo aż tam światło spadło z wrażenia. Dzieją się tu dziwne rzeczy od razu, ale okej. Okay. Tego typu beacony generalnie spokojnie mogą wytrzymać nawet do roku bez ładowania, a nowe beacony... W sensie na jednej baterii. Na jednej baterii, w sensie, tak. A nowe beacony potrafią nawet czerpać energię z otaczających fal elektromagnetycznych, czyli po prostu z siejących tutaj różnych innych urządzeń. No i teoretycznie nie wymagają w ogóle ładowania. Pozwolę, że tego nie skomentuję tym razem. Pozwolę.
W każdym bądź razie wtedy możemy mieć naprawdę fajne możliwości. Tak, bo możemy mieć taką sieć czujników, które praktycznie nie wymagają jakiegoś tam doglądu. Tak, tak, nie? Tak. No bo nawet... to jednak jest główny problem, zasilanie właśnie komponentów systemu, elementów, jeśli mamy ich bardzo dużo, tak jest. No to ciężko wyobrazić sobie, żebyśmy teraz latali do każdego z nich. Mogą mieć w setki na przykład. Nie? Mogą mieć w setki, więc no nie będziemy ich ładować. Maintenance tego... Nagle, kiedy trzeba wymienić 100 baterii. Byśmy potrzebowali takiej siatki juicerów, jak ładują rowery miejskie. W nocy zgarniają na przyczepkę, ładują i podstawiają. Musiałby chodzić taki kolega z koszykiem tych baterii. Z koszykiem właśnie ładować na nasze bikony. Ale tutaj nie musimy, bo wytrzymują bardzo długo, więc to jest fajna. Znaczy raz do roku, nie? Po prostu po świętach się wymienia baterie i jest ok. Nie? Na przykład. Na przykład. Albo przed świętami. Albo przed. Albo wręcz w ogóle. Albo wręcz w ogóle. No i teraz takie cacko, jedno do drugiego, lubi sobie powysyłać różne sygnały. Wiemy, że tam jakieś czujniki mogą być zaszyte. Tutaj na tych większych urządzonkach, które pełnią już rolę takich zbieraczy danych, zwanych hubami, my możemy sobie te surowe dane, które z tych cacek są wysyłane. Zaraz jeszcze powiem o trybach przesyłania tych danych. W sensie i właśnie czemu te huby też potrzebujemy, może też warto tak, powiedzieć. Jak najbardziej. Więc, ale tak, żeby naszkicować taki od razu obraz z lotu ptaka, no to mamy to urządzenie małe, które gdzieś tam jest w terenie i pewnie się porusza, bo jest, może być na przykład na opasce noszonej na nadgarstku. Tak, tak, może to zwykle właśnie integrujemy w zwykłej takiej opasce naręcznej na przykład i tak. Nie robi to problemu, nie musimy chodzić z tym w kieszeni. Chociaż oczywiście też pewnie no możemy. Oczywiście, jak to już zależy od... Ale łatwo wtedy zgubić. Łatwo zgubić, no. Ale jeżeli możemy to gdzieś, nie wiem, w jakimś tam stroju roboczym zaszyć. Schować, zaszyć w kieszonce. No to powiedzmy w takiej kamizelce też nie ma problemu, żeby to sobie się działo. Wtedy pracownik musi mieć kamizelkę na przykład, będąc na terenie takiego zakładu. Mhm. Więc i tak ma to urządzenie wtedy na sobie, nie? Więc te urządzenia wysyłają swoje dane do tych naszych hubów, które są tymi większymi urządzonkami. One mają troszkę mocy obliczeniowej, więc mogą nam te surowe dane z tych urządzeń po prostu przetworzyć i mogą jeszcze to zebrane w paczki wysłać do jeszcze bardziej głównego jakiegoś takiego zbieracza danych, takiego huba, powiedzmy, który jest już tuż na skraju tego naszego świata wewnętrznego i świata zewnętrznego. No i później te dane lecą sobie gdzieś tam na jakiś serwer, na jakiś backend. Coś tam się z nimi dzieje, szuru, buru, rachu, ciachu i trafiają do wynikowych dashboardów, jakichś analiz, raportów czy czegokolwiek, czy triggerują, znaczy aktywują jakieś tam alarmy. Nie? Tak. Generalnie tak by to wyglądało i w większości pewnie przypadków tak by to chciało działać i w naszej fabryce też tak by to chciało działać, nie? No i teraz możemy o tej komunikacji tutaj, proszę. Komunikacja. No, komunikacja jest kluczowa oczywiście w tym rozwiązaniu, bo jednak musimy zapewnić stabilne, no właśnie stabilne może nie, bo to... Właśnie jeden z trybów tej komunikacji tak, nie zakłada, że to będzie w ogóle stabilne. Właśnie, to nawet może się zapędziłem. Właśnie ta komunikacja tak naprawdę nigdy nie będzie stabilna. No bo tu bazujemy jednak na połączeniu Bluetooth i też raczej możemy operować w środowiskach, które już mają dużo też zakłóceń. Fabryki, maszyny, które tam pracują, no, generują jakieś tam zakłócenia, więc generalnie ta komunikacja może nie będzie super stabilna. I są elementy po prostu tłumiące w ogóle. Tak, są elementy tłumiące, jakieś elementy konstrukcyjne, więc jakby tutaj też musimy w tego typu systemach zakładać, że część danych może nam ulec gdzieś tam zagubieniu, że to nie będą pełne dane. Więc musimy jakby ten system uodpornić troszkę. To nie są dane co do sekundy, czy co do jednego. Tu bardziej może nam się przydać w ogóle podejście statystyczne jakieś tak. do tego, bo w prawdzie standard Bluetooth umożliwia nam komunikację point to point, multi point tak. i jeszcze broadcast. Nie? I ten point to point mamy wtedy, kiedy dwa urządzenia są sparowane, rozmawiają ze sobą tylko. Mhm.
Multipoint mamy, to jest takie połączenie jeden do wielu, czyli że ktoś tam na przykład jeden nasłuchuje na wielu jakichś tam źródłach. Jak na przykład mam słuchawki podłączone do telefonu i do komputera. Tak jest. A broadcast to jest właśnie to, co nas tu najbardziej będzie interesować prawdopodobnie, bo tutaj zależy nam na tym, żeby te dane, które zbieramy na bieżąco, jak najszybciej wypychać właśnie w przestrzeń. I taki mały bikonik, on nie będzie zainteresowany jakimś tam przetwarzaniem tego, tylko po prostu co weźmie z tego czujnika, ewentualnie jakoś to zbuforuje troszkę i będzie to pchał tym broadcastem, a broadcast polega na tym, że wysyłamy i zapominamy. Rozgłaszamy. I zaletą też tego jest to, że wtedy ten beacon nie musi parować się z żadnym urządzeniem. Tak, on tylko mówi, ja tu jestem. Dokładnie, i mam takie on sobie dane. Rozrzuca te swoje sygnały, które zbiera, więc nie musimy oczywiście tego beacona gdzieś tam na jakimś telefonie czy na jakimś urządzeniu robić połącz czy coś takiego, bo to też byłoby niewydajne, bo byśmy musieli 100 takich zabawek połączyć z czymś tam, więc to oczywiście odpada. Więc w takim momencie ten tutaj taki niepozorny jegomość wysyła po prostu w sieć ramki informacji, które są przechwytywane przez nasze pośrednie elementy, czyli na przykład przez właśnie takie... Przez takiego fajnego tutaj pana z nóżkami. Tak, dużo ma tych nóżek, to może dużo tego. Moje słownictwo jest bardzo profesjonalne oczywiście. Daję radę. No, więc właśnie, takie surowe dane, które... Aha, ale jeszcze a propos komunikacji, to nie tylko Bluetooth oczywiście, bo jeszcze może być komunikacja bezprzewodowa inna i na przykład standard Wi-Fi też bywa używany, tylko raczej do czego innego, nie do rozgłaszania w ten sposób, no bo tutaj chodzi też o względy zasilania, nie? To głównie właśnie o to, żeby... Właśnie te urządzenia korzystają z technologii Bluetooth, bo ona nie wymaga aż takich mocy, jakie są wymagane na przykład przy zwykłym Wi-Fi. Nie? Tak. No i przy tam, jak omawialiśmy Industry, to też wzmiankowaliśmy różne typy komunikacji. Tam też była komunikacja oczywiście przewodowa. To poszczególne te na przykład węzły, które zbierają dane, nie ma problemu, żeby one już były w jakiejś sieci wpiętej w jakieś okablowanie strukturalne, które tam jest i nawet dobrze, jakby tak było, bo wtedy mamy tak, no, większą gwarancję, że jednak nie zgubimy tych danych, bo nam się to Wi-Fi gdzieś nie zatka. No i to jest też powód, dlaczego potrzebujemy tych stacji pośrednich, prawda? Tak. Bo ciężko oczekiwać, żeby teraz taki mały beacon wysyłał nam ten sygnał na drugi koniec hali. Tak, więc my musimy mieć te stacje rozmieszczone co jakiś czas. I w zależności od tego, jakie mamy pokrycie tym sygnałem, czy mniejsze, czy większe, to tyle tych będziemy stacji potrzebować. I one też mogą pełnić rolę jakąś tam buforującą, agregującą, może nawet obrabiać już częściowo te dane, jak najbardziej. One zanim będą trafią też, już gdzieś dalej, to też spowoduje fajne rozłożenie obciążenia w naszych systemach. Mieliśmy taki przypadek, gdzie rzeczywiście rozłożenie pewnych obliczeń na te elementy pośrednie spowodowało wzrost wydajności całego systemu, no bo to już nie było wtedy kierowane i wszystko nie było obliczane na jednym głównym centralnym serwerze, tylko dane już przychodziły wstępnie obrobione, przynajmniej w tym zakresie, z jakim potrafią sobie takie mniejsze urządzenia poradzić. Tak, oczywiście. Tam są procesory co najmniej 32-bitowe. Akurat ten ESP jest 32-bitowy, Malina zdaje się też. Także no jest już tam jakaś moc obliczeniowa dostępna i tak jak wspomniałeś, tutaj oszczędność, może nie tyle oszczędność, co podbicie tej wydajności zarówno na obcięciu ilości danych, jakie trzeba przepchnąć do tego głównego serwera, jak i na zapchaniu tego głównego serwera występuje. Nie? No tak. No bo wtedy on nie musi już tych surowych danych przetwarzać, bo surowe dane przetwarzamy właśnie na tych tutaj klocuszkach mniejszych i już takie wstępnie przetworzone dane dopiero pchamy gdzieś tam dalej. Więc te stacje pośrednie, te nasze huby, dobrze jak są rozmieszczone tak, żeby właśnie być w zasięgu tych urządzeń, z których zbieramy dane, tak to właściwie powinno być zrobione. Jeszcze tutaj może się zdarzyć taka sytuacja, że na przykład więcej niż jeden hub złapie z jednego urządzenia tą samą paczkę danych, więc tutaj trzeba dobrze zaprojektować
sam protokół tego rozgłaszania. Jakaś deduplikacja. Tak, musimy tą deduplikację ogarnąć i do tego jeszcze może się przydać właśnie taki hub jeden zbiorczy na samym końcu, który tak. te surowe paczki już wstępnie przetworzone jeszcze sobie podda deduplikacji, zanim wyśle to w ogóle w świat, do tego naszego AWS-a, czy gdzie tam będziemy. No to jeszcze i... zanim dojdziemy do AWS-a, to jeszcze będziemy mieli takie ustrojstwa jak MQTT bardziej, jako taki protokół, taki lżejszy właśnie do komunikacji pomiędzy takimi z troszkę słabszymi zabawkami, ale końcowo później oczywiście możemy bardzo prosto podpiąć sobie Kafkę, są odpowiednie konektory, więc z tego MQTT możemy prosto sobie rzucić rzeczy na topik kawkowy i tam już jak ludzie to obrobić normalnymi narzędziami. Po Bożemu. Więc naszym wspaniałym tutaj jakimś takim ciężkim monolitem, bo to już będzie poza, można powiedzieć, poza jakby tutaj infrastrukturą fabryki, to już będzie nasz główny serwer, można powiedzieć. Więc tam już mamy dowolność. Tak, jak wychodzimy w świat, to już wiadomo, możemy stosować nasze zabawki z naszego software'owego uniwersum. Tylko żeby tam dojść, no to musimy kilka tych trików zastosować. Tak. I może się okazać, że tam właśnie to przetwarzanie jest wręcz kluczowe, żeby obciąć ilość danych, jakie musimy przewalić. No i zaletą tego, żeby te, znaczy dodatkową zaletą, którą tutaj warto wzmiankować, jest, żeby stosować jak najprostsze te huby, bo się okazuje, że nawet taka malina, ona się potrafi zatkać, bo to jest pełnoprawny komputer de facto, on ma system operacyjny. No tak. I tam zachodzą przeróżne cuda w tym. Może być też taki przypadek, że będziemy mieli raz na jakiś czas po prostu do czynienia z awarią typu karta pamięci nam się rozłączyła. Tak. I koniec, nie? I wtedy nie wiadomo, co się dzieje, dopiero trzeba taką malinę wziąć, zdiagnozować, i żeby się dowiedzieć, że o sorry, karta nam się po prostu skończyła, nie? Bo takie karty mają ograniczoną ilość cykli zapisu odczytu. Czyli tak naprawdę im prostsze urządzenie, to będzie lepiej dla naszego systemu. Im prostsze, tym lepiej, tak. Czyli po prostu najprostsze, jakie spełnia nasze założenia. Oczywiście jak mu tu wsadzimy jakiś srogi algorytm, nie wiem, jakiś data mining to on będzie tutaj się do czerwoności rozgrzewał. Ale trzeba mu... dopasowane do jego możliwości tutaj zadania wrzucić i on jest po prostu nie ale przynajmniej nie trzeba będzie mu Windowsa restartować. Nie trzeba. No, on nawet nie ma tego Ctrl-Alt-Delete, nie? No właśnie, nie ma, będzie ciężko. Nie ma tam miejsca na te trzy klawisze. No właśnie, więc to są takie rzeczy, na którymi może nie zastanawiamy się, robiąc normalne oprogramowanie, bo zawsze możemy nasz serwer zrobić mu włącz-wyłącz, czy postawić nasz kontener ponownie. Natomiast tutaj, albo czasami z automatu się dzieje, bo oczywiście tutaj nie mamy takiego luksusu. Kubernetes wszystko za nas robią, czy inne dockery, ale tutaj nie mamy tego luksusu, a co gorsze, najczęściej musimy się wręcz pofatygować fizycznie do tego miejsca, gdzie jest ten hub, czy inne urządzenie, i musimy go odpiąć, czy zresetować go w inny sposób. Jeśli mamy tych urządzeń dziesiątki, setki, no to widać, że staje się to mega niewydajne. No i taki system będzie polegał tylko na tym, że będziemy chodzić w kółko i resetować komponenty, tak, bo nam coś nie działa. Najlepiej jak najstabilniejsze takie klocuszki mieć, tak. I wtedy mamy z głowy. Więc ich zadaniem jest agregowanie i takie wstępne przetwarzanie tych surowych danych, bo te dane z ramek takich rozgłaszanych, one się niespecjalnie nadają, ale jak już je przetworzymy, to magicznie okazuje się, że nam powstają jakieś eventy. No i wtedy ślemy je przez nasze MQTT i już, nie? I wtedy miewamy na kawce. A jak już mamy na kawce, to... Już jesteśmy w domu. To jesteśmy w domu. Tylko jest jeden taki mały trik i to też nam wyszło kiedyś z rozważań, że Kafka to nie lubi takich dużych paczek danych. No nie lubi. I tu przyłapaliśmy malinę trochę na takim oszukiwaniu, że malina się potrafiła zaciąć i na przykład czekała, tam na kawce nic się nie działo, więc tu wygląda, że nic się nie dzieje w systemie, aż tu nagle przyszła taka wielka paczka danych, a Kafka powiedział: o sorry, ja takiej dużej nie lubię. I to trzeba mieć na uwadze właśnie, i stąd ta sugestia, żeby tych prostszych urządzeń się trzymać, żeby one jednak w ciągłym trybie słały mniejsze paczki, bo one nawet nie potrafią buforować jakoś. No za dużo też nie zbuforują rzeczywiście. Tak, ale... a też nie mają takich możliwości
pod względem pamięci po prostu. Chociaż taka malina to jeszcze parę mega by zbuforowała. No ale te parę mega to już może już, być za dużo. A parę mega to już jest za dużo, bo tak naprawdę no, do kawki czyli, no to no, znaczy można by tą malinę też zmusić, żeby, no to kwestia po prostu softu, jaki na nią zrobimy. No to już jest kwestia ryzyka utraty danej paczki danych, bo tak, jeśli zakładamy, no, że paczka może nie dotrzeć, no to jeśli będzie większy rozmiar tej paczki, no to ryzykujemy utratę. To bardziej może nie dotrzeć. Bardziej może nie dotrzeć. Po prostu im bardziej Kubuś zaglądał do domku, tym bardziej królika tym bardziej, tam prosiaczka nie było. Nie? Tym bardziej ta paczka do nas nie dochodzi. No dokładnie. Więc lepiej zrobić to mniejsze i częściej słane. Nawet jeśli jest ryzyko, że... Później ze względu na kolejne etapy przetwarzania też jest łatwiej raczej przetwarzać takie mniejsze paczki niż przemielać taką kilkumegową, tak, gdzie tam jest kilkaset na przykład tysięcy takich, albo kilka tysięcy przynajmniej takich komunikatów, z których trzeba coś tam wywnioskować. No i cóż, przyszły te paczki. Paczki no, i te eventy w tych paczkach, no i co robimy dalej? No i na przykład mamy w tych eventach pokazane położenie, przemieszczenie tego czujnika, czyli no, w domyśle człowieka razem z nim. Do czego to możemy wykorzystać? No, przede wszystkim sprawdzamy, czy w którym miejscu aktualnie znajduje się ten człowiek. Czy on tam się rusza, czy nie rusza. Jak się nie rusza, to jak długo? Czy już alarm robimy, czy jeszcze nie robimy? Nie? Czyli tutaj wszelkiej maści BHP podchodzi. Ochrona zdrowia i życia, bo może być środowisko na tyle niebezpieczne, że jak mamy już kilka, nie wiem, sekund, kilkanaście bez ruchu, no to już możemy się zaczynać martwić, nie? Że nie wiem, zatrucie jakieś nastąpiło gazami albo czymś tam, nie? Albo po prostu no, ktoś znajduje się nie w tym miejscu, gdzie powinien, znajduje się po prostu poza tymi bezpiecznymi torami. Dlaczego się tam znajduje? Spadł może z jakiegoś podestu, czy coś go przejechało, czy cokolwiek, nie? Więc możemy szybciej reagować, podnosić alarmy, ratować tych naszych ludzi. Możemy też kontrolować dostęp do poszczególnych stref za pomocą czegoś takiego, czyli po prostu no, wiemy, że nam nieuprawniony człowiek nie wejdzie, no to akurat pod BHP średnio, ale takie BHP firmy jako takiej to już bardziej, nie, że na przykład ktoś, ale nawet powiedzmy dając ludziom przydziały w jakichś tam ich obszarach na takiej jednej wielkiej hali dostępu, no to wiemy, że nam się nie przemieszczają gdzieś tam niepotrzebnie, bo mogą na przykład właśnie wpłynąć na bezpieczeństwo tego kolejnego obszaru gdzieś tam, nie? Czy tam i jakiegoś procesu. Czy może wręcz nawet otwierać pewne obszary, pewne drzwi. Tak, w tą stronę też może, jak najbardziej. NFC no, i tego typu czujników, więc to tutaj też na przykład, tą stronę. Tutaj dochodzimy już trochę do takiej nawigacji po tym obszarze, a jeszcze jest taki fajny feature tych urządzeń, że one potrafią powiedzieć, jak daleko są od czujnika, czyli na przykład mając taką siatkę tych hubów, które łapią z nich te sygnały, możemy dokonać triangulacji takiegoż naszego cacka, więc z grubsza możemy robić takiego małego GPS-a w miarę możliwości po tym naszym całym fabrycznego GPS-a zakładzie. Tak? Czyli nie to, że wiemy, że ten tutaj został złapany przez, ten beacon został złapany przez nasz hub numer 31, no to wiemy, że przy tym hubie jest ten nasz ziomeczek. Nie? On może być gdzieś pomiędzy 31, 32, 29 i 28. Nie? I my możemy z pewnym prawdopodobieństwem nawet się dowiedzieć, w którym miejscu jest. No i te dane lecą sobie tam w świat, sobie lecą. Tak? I co? I trafiają na tą naszą przetwarzalnię, tą AWS-ową albo mailową. No i tutaj tak naprawdę, co jesteśmy w stanie z tych danych wyciągnąć, to już jesteśmy w stanie wyciągnąć wiele. To jest kwestia tego, którymi danymi jesteśmy najbardziej zainteresowani. Czy może da się tam zaprząc jakieś mechanizmy machine learningu, czy innej sztucznej inteligencji, żeby jakieś wzorce wypatrzeć. No tutaj no już jest spore pole do manewru, no bo tych danych będzie na pewno dużo. To nie jest też coś, co jesteśmy w stanie tak gołym okiem od razu na pierwszy rzut oka może łatwo przetworzyć. Pewnie te najprostsze rzeczy właśnie jak fakt, czy beacon rusza się, czy nie rusza, no to pewnie tak, ale jakieś bardziej skomplikowane procesy pewnie będzie trudniej. No i tak naprawdę kwestia tego, co zrobimy z tymi danymi, też w jaki sposób to pokażemy. No pewnie tutaj jakieś metody wizualizacji, jakieś dashboardy,
jakieś może KPI-e, czy inne statystyki, które chcemy generować na podstawie tych danych, no to już jakby po stronie takiej aplikacji biznesowej, można powiedzieć, no to te możliwości już mamy dość duże. No tutaj możemy sobie w naszej aplikacji uruchomić, co jakby przeliczyć to jak chcemy tak naprawdę, więc no daje to na pewno spore możliwości. Tak, no jest do manewru. Uzależnione oczywiście od tego, co faktycznie potrzebujemy w tej naszej domenie, nie? Czyli tak. to od czego zaczynaliśmy w ogóle rozważania, jakiego rodzaju dane zbieramy i najczęściej są to dane właśnie o jakimś tam położeniu, przemieszczeniu, ale wszelkiej maści statystyki, jakieś z tych parametrów po to, żeby znaleźć jakieś trendy na przykład w używalności tego całego na przykład toru produkcyjnego, czy czego, cokolwiek tam mierzymy. Czy na przykład, gdzie zostawiłem swoje narzędzie, do którego mam przyczepiony klucz beacon? Klucz 13. Tak, gdzie jest mój klucz 13? Zawsze zostawiałem go w tym miejscu, a teraz nie wiem, gdzie jest. No, no pewnie do mniejszych narzędzi to może nie, ale może gdzieś są jakieś tego typu zasoby, które potrzebują... że tak powiem, łatwego znalezienia, a są powiedzmy przemieszczane regularnie. Tak. Więc możemy sobie właśnie, łatwo to śledzić i trakować właśnie. Po prostu czy nie tylko człowiek, ale na przykład takie elementy ruchome, jakieś ruchome takie... na przykład na tej taśmie produkcyjnej też mogą być tym mierzone. Nie? Czyli my na przykład możemy sobie zechcieć zautomatyzować pomiary dostarczania półproduktów czy zasobów do naszej linii montażowej. Do kolejnego jakiegoś etapu. Do kolejnego etapu, procesu tak. Czyli produkcji. Po prostu te beacony nie będą wtedy na pracownikach, tylko będą na tych pojemnikach, które na przykład jadą przez te linie transmisyjne, czy w jakiś przez jakieś podajniki są przemieszczane. Żeby sobie zmierzyć na przykład czas pomiędzy przejściem od jednego etapu do tak, drugiego. Tak, i de facto mieliśmy nawet takie zapytanie na temat takiego systemu. Kiedyś rozważaliśmy takie fajne zagadnienie, żeby właśnie zautomatyzować takie linie produkcyjne, czyli wręcz nie tylko pomierzyć, w jaki sposób się rzeczy przemieszczają pomiędzy takimi albo po linii, albo pomiędzy liniami, jak te linie są zasilane w poszczególne komponenty. Czy nie to brakuje jeszcze, jakichś surowców na danej linii, żeby już żeby się dostarczyć zapasy? Pobawić trochę tym problemem plecakowym i na przykład właśnie zoptymalizować zarządzanie czymś takim. Nie? Tak, czyli tak. Żeby te węzły wydające te zasoby, żeby wiedziały co i kiedy komu wydać i gdzie to ma pojechać. Nie? Znaczy, żeby te zasoby wiedziały, gdzie mają jechać. Czyli takie klasyczne produkcyjne problemy. Problem właśnie tak zwanego waste'u, czyli to, żeby rzeczy się nie marnowały, tak żeby były dostarczane wtedy, kiedy są potrzebne. Factorio, nie? No, takie trochę factorio. Trochę factorio. Fajnie by było takie factorio w końcu zrobić. W rzeczywistości. W rzeczywistości. No właśnie. No, i to właśnie do tego można wykorzystać tego typu podejście. Tak więc... Cóż, no ogranicza nas wyobraźnia. No i ten sprzęt. No właśnie przy obecnej technologii sprzęt już nas tak bardzo nawet nie ogranicza. To jest bardzo ciekawe tak naprawdę, no bo kiedyś rzeczywiście ciężko było sobie wyobrazić, że tego typu małe elementy mogą już się komunikować, mogą bez baterii długo działać, mogą wykonywać jakieś obliczenia. Najczęściej mieliśmy do czynienia, no okej, laptopy to jest jedna rzecz, może jakieś mniejsze takie poręczne komputerki przenośne, no ale to wciąż nie był ten taki zupełnie bardzo mobilny, bardzo, bardzo przenośny element. No a teraz no, już takie Internet of Things, szumnie zwane właśnie beacony, jakieś mniejsze urządzenia, które sobie możemy w łatwy sposób skomponować w takich systemach, no to dają naprawdę spore możliwości manewru w tego typu rozwiązaniach, więc no i właśnie wyobraźnia. Jeszcze, tak, wyobraźnia i no i trochę jeszcze umiejętności i doświadczenia, bo tutaj jak mamy powiedzmy w dziesiątkach lub w setkach takich ruchomych elementów, takich węzłów sieci, no to musimy odpowiednio nimi też pozarządzać już od takiej strony software'owej. Czy no od strony w ogóle projektu. Musimy jakoś tak sprytnie je rozmieścić i skomunikować ze sobą. I tu mamy system
zupełnie rozproszony bardzo na bardzo dużej czasem ilości węzłów, z których to węzłów mogą płynąć różnej maści zakłócenia, więc możemy na przykład gubić takie ramki, bo wyobraźmy sobie, że nawet nasz cudowny SP się przytkał jednak. Albo, no bo ma jedną nóżkę bardziej akurat dzisiaj, no to, to dzisiaj mu gorzej idzie, nie? No to już nam coś tam szwankuje, coś tam tu nie dochodzi, gdzieś tam ramki się gubią. Czyli albo choćby ta deduplikacja, to też nie jest taki oczywisty. Czy kolejność w ogóle tych ramek, bo to też może mieć znaczenie. Tak. No to są wszystko rzeczy, które mogą gdzieś tam w nie tej kolejności zbuforować, tak. a jeszcze jak przyjdą właśnie na ten węzeł deduplikujący w różnych paczkach, w różnej kolejności, no to my musimy mieć sposób na zidentyfikowanie być może jakimś znacznikiem czasowym, być może jakimś znacznikiem wersji, zależnie od tego, jakiego rodzaju software chcemy i możemy wsadzić na te poszczególne klocuszki, no to tak będziemy starali się dopasować nasze algorytmy, żeby jak najlepiej sobie z tym radziły. I dobrze też, jak te algorytmy, te najgrubsze już tam na tych naszych kawkach, tam daleko, jak też potrafią jeszcze coś tam sobie z tego wyłuskać, nie? Że są też jakoś tam odporne na te błędy. No i generalnie te dane płyną w takiej ilości, że no musimy mieć wydajność tam później. Ilość, nie? Tak. No bo pojedynczy klocek po prostu mówi, ja mam tak. I mówi tak na przykład 10 razy na sekundę. Tu jestem i mam takie parametry dzięki. I tych parametrów jest o tyle, tam ledwo na ręcze. Nie? Ale takich klocków jak mamy 100, no to już mamy razy 100 to wszystko zduplikowane często, czyli razy kilkaset w ogóle, nie? I tych danych się tam na końcu robi w gigabajtach. Więc później już faktycznie jakieś sprytniejsze algorytmy analizy będą nieodzowne. No ale to wszystko da się zrobić. Da się, nie? To już jest kwestia, to są szczegóły implementacyjne. No, tak jest. Jak to lubimy mówić. Oczywiście w tych szczegółach wszystko tkwi, ale wiadomo, no tutaj już jest kwestia software'owa, więc możemy sobie to dowolnie kształtować. Tak, a dodatkową korzyścią z takich projektów jest to, że możemy dotknąć tego świata zewnętrznego, nie? Tak. Czyli na przykład możemy zechcieć, albo możemy w ogóle dostać zaproszenie, żeby wybrać się na takie pastwisko, gdzie akurat stado krów jest monitorowane i już, i sobie zobaczyć, jak to tam w naturze się dzieje. No tak, a to wcale tego nie wymyślamy. To są rzeczywiste przypadki użycia, więc... Tak, zetknęliśmy się. Niech się tutaj nikt nie zdziwi, że co oni gadają, jakie krowy, jakie bikony. Że te krowy nie mogą dzisiaj być w internetach. Przecież to jest... To jest normalny przypadek użycia. Normalny. Jak może najbardziej normalny. Normalny, ale normalny. Tylko ale jeszcze nie taki powszechny. Nie taki powszechny, tak, rzeczywiście. Bo, no, nie wszyscy rolnicy chcą sobie swoje tam stada monitorować, ale zdarzają się takie przypadki i właśnie mieliśmy przyjemność kiedyś przy czymś takim popracować. No i oczywiście przy innych takich miłych rzeczach, gdzie trzeba czasem pogłówkować, gdzie tkwi problem, jak się debaguje. Dobra. No, tak, a jakby ktoś miał jakiś pomysł na to, to chętnie zapraszamy. Dokładnie, jeśli ktoś miałby jakiś fajny przypadek użycia, zawsze możemy gdzieś takiego małego bikona zainstalować i zobaczyć, co z tego da się zrobić. Są możliwości i sprzętowe, i programowe, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Dobra, to chyba tyle. Takie skrócona wersja. Oczywiście tutaj tematów pewnie i technicznych, i takich biznesowych jest więcej, i też przypadków użycia, zastosowań w tego typu systemach, ale to pewnie gdzieś może poopowiadamy sobie o tym jeszcze w następnych odcinkach towarzyszących. Może zastanowimy się nad innymi branżami, w których również tego typu rzeczy można robić. Zresztą robimy. Lub podobne. Także no, temat jest na pewno bardzo ciekawy. Zawsze, tak jak mówisz, przyjemnie jest dotknąć czegoś bardziej namacalnego niż tylko i wyłącznie ten nasz kod, który jest i ta klawiatura, co najmniej. I ta klawiatura, no tak, no, klawiatura zawsze jest, ale kodzik i cała reszta jest trochę abstrakcyjna i wirtualna, więc fajnie troszkę zrobić coś bardziej sprzętowego. Także chyba tyle na dzisiaj. Chyba tak. Wracamy do Dune'y. Wracam czytać książkę. Okej. Okay. To ten. Ja tam poszukam jakichś making-offów z drugiej części. Nie wiem, czy już się pokazało.
i będzie można kontynuować recenzję Dune. I na pewno do soundtracku. Na pewno do soundtracku. Dobra, to dzięki Michał za dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka. Zapraszamy do śledzenia następnych odcinków i subskrybowania kanału, zostawiania komentarzy, łapek w górę, co tam się jeszcze robi na tych internetach. Dzwoneczki, tak. Nie trzeba nas oczywiście wspierać, nie trzeba żadnych tutaj patronajtów, wystarczy tylko kliknąć i to wszystko, więcej nie trzeba. Także dzięki, do następnego odcinka. Dzięki. Cześć.